Przechodzimy do kolejnego punktu, drodzy Państwo, to jest punkt 5. Podjęcie uchwały w sprawie korekty uchwały nr 23/303 w sprawie podziału środków finansowych w ramach zadania powierzonego Rady Dzielnicy 14 na 2013 rok w zakresie prac remontowych żłobków. Drodzy Państwo, to jest projekt uchwały Komisji Edukacji. Ja tylko powiem, że uchwała ta jest niezbędna w związku z tym, że zostały zmniejszone środki na to zadanie z 5000 do 4500, ale projekt uchwały w imieniu Komisji będzie referował pan Jerzy Ciepiela, przewodniczący Komisji Edukacji. Bardzo proszę. Na poprzedniej sesji podjęliśmy uchwałę odnośnie podziału środków dla żłobka, ale niestety my przyjęli kwotę 5000 zeszłoroczną. Znaczy tegoroczną, a jeżeli chodzi o ten przyszły rok, jest obcięto nie tylko 500 złotych, ale zostało zmniejszone. Także w tej chwili żłobek ma do dyspozycji tylko 4,5 tysiąca na remonty. No to wszystko. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Jeżeli chodzi o zadania, to zostały te same. Dotyczy tak samo drugiej uchwały, a to zakresie. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Otwieram dyskusję. Czy ktoś z państwa radnych chciał zabrać głos w tym punkcie? Pani Regina Zadecka, proszę. W związku z tym, że mamy młodzież tutaj na sali, chciałam odrobinę wyjaśnić, skąd to wszystko się wzięło. Otóż, proszę Państwa, zgodnie z procedurą planowania i realizacji prac remontowych, żłobków, placówek oświatowych, mamy obowiązek podjęcia takiej uchwały z podziałem środków do 31 października. W związku z tym 1 października odbyła się nasza ostatnia sesja i na tej ostatniej sesji podjęliśmy taką uchwałę realizującą określone zadania oraz przypisaliśmy do nich odpowiednie kwoty. Tak jak powiedział pan przewodniczący Ciepiela, była to kwota 5000 zł z zadania powierzonego. Była to kwota, którą posługiwaliśmy się, mówiąc kolokwialnie, w tamtym roku. Natomiast przyszło do nas pismo z Biura Ochrony Rządu, przepraszam, Biura Ochrony Zdrowia, oczywiście przepraszam za lat. 3 października, to już było po sesji oczywiście, że zmniejszają środki, że Biuro Ochrony Zdrowia zmniejsza nam środki do 4,5 tysiąca. Chciałam się jeszcze odnieść odnośnie, jeżeli już jestem przy głosie, panie przewodniczący, mogę odnośnie drugiej uchwały, która będzie też dotyczyła placówek oświatowych i zmniejszenia kwot takiej kwoty, albowiem w tamtym roku posługiwaliśmy się kwotą 215 tysięcy z podziału zadania powierzonego na remonty placówek oświatowych. Niestety w tym roku ta kwota została zmniejszona do kwoty 186 tysięcy i tą kwotę należało po prostu podzielić między wszystkie placówki i to też uczyniliśmy, a dzieliliśmy też tą kwotę 215 tysięcy poprzedniego roku na sesji październikowej 1 października, a procedura obliguje nas, że do 31 października mamy podzielić te kwoty i w związku z tym 1 października była dzielona, bo następna kwestia, sesja Rady Dzielnicy właśnie odbywa się w listopadzie, to już byłoby za późno. W związku z tym na tamtej sesji podzieliliśmy te pieniądze, a teraz jest właśnie korekta tej uchwały. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z państwa radnych chciał zabrać głos w tym punkcie? Nie widzę, w związku z czym zamykam dyskusję. Przechodzimy do głosowania. Kto z państwa radnych jest za przyjęciem tej uchwały? Proszę podnieść rękę. 19 za. Czy ktoś jest przeciw? Nie widzę. Czy ktoś się wstrzymał od głosu? Nie widzę. Dziękuję. Przyjęliśmy uchwałę.